zespół Ferrari nie był przygotowany na taki rozwój wydarzeń. Mógł tam być także problem właśnie z tą maszyną tankującą, bo koła w samochodzie masy zostały zmieniane, natomiast no, chwilkę później musiał zjechać jeszcze raz na dotankowanie. Nie widzieliśmy tego dokładnie na ekranie. Oczywiście realizator skupił się na tych zajściach przy wyjeździe z alei serwisowej, bo boksy Ferrari są właśnie na samym końcu tego pasa i Raikkonen tuż po wyjeździe ze swojego stanowiska musiał się zatrzymać przed tym czerwonym światłem. No i za chwilę został uderzony w tył samochodu przez Hamiltona. Tymczasem Nick Heidfeld cały czas pozostaje na torze. Zbliża się nieuchronnie, to jego pierwsze tankowanie. Miał ponad 20 sekund przewagi nad Robertem Kubicą po poprzednim okrążeniu. To chyba będzie za mało, aby wyjechać na tor przed Polakiem po tym swoim pierwszym tankowaniu. No zobaczymy, ile jeszcze Heidfeld przejedzie okrążeń. Kręci teraz bardzo dobre czasy. Jego samochód jest na pewno już dosyć lekki. Zobaczymy, czy po tym okrążeniu, czy może po następnym. I tutaj jest tablica sygnalizacyjna ze strzałeczką. To oznacza, że jeszcze jedno okrążenie Heidfeld przejedzie na prowadzeniu. A ten pan, który tę tablicę właśnie pokazuje Heidfeldowi, to słynny Josef Leberer. Ja powiedziałem słynny, bowiem jest to człowiek, który zajmuje się kierowcami Formuły 1 już od bodaj 20 kilku lat. Dba o ich kondycję, o ich zdrowie. Mieszkaniec na co dzień pięknego Salzburga. No, zajmował się jeszcze kiedyś Ayrtonem Senną, a teraz pracuje w zespole BMW Sauber i między innymi opiekuje się także Robertem Kubicą. Tutaj Rubens Barrichello pomaga, oczywiście nieświadomie stara się jechać swój wyścig jak najlepiej, ale pomaga przy tym wszystkim Nickowi Heidfeldowi. Powstrzymuje tutaj troszeczkę Kazukiego Nakajima oraz dwóch kierowców Red Bulla, Marka Webera i Davida Coultharda i Nelsinho Piquet. Już zakończył chyba swój udział w tym wyścigu. Miało być tak pięknie. Miał się trzymać blisko Fernando Alonso. Nie, jednak udało się nie zgasić silnika. Cofnął tutaj tuż przed nosem Felipe Massy. Dosyć niebezpieczna była ta sytuacja, ale zobaczymy, czy teraz uda mu się ruszyć. Udało się i Piquet jednak pozostaje w wyścigu. Znowu ta chmura czarnego pyłu z hamulców na dohamowaniu przed tą ciasną szykaną. Obrócił się tutaj Piquet. Miał sporo szczęścia, że nie uszkodził samochodu o bariery. Musiał oczywiście przepuścić pozostałych kierowców. Troszkę tam mógł się zagapić, może nie wiedział, że na końcu stawki jedzie jeszcze Felipe Massa, no ale na szczęście nie doszło do kolizji między obydwoma Brazylijczykami. Ciekawe, kiedy ten pan, którego przed chwilą widzieliśmy, a więc Flavio Briatore, straci cierpliwość. Kiedy Flavio Briatore straci cierpliwość, no to Nelson Piquet najprawdopodobniej straci posadę, chociaż ostatnio szefowie ING Renault wypowiadali się bardzo ciepło o Brazylijczyku, z wielkim zrozumieniem. Przypominali sytuację, w jakiej w ubiegłym roku znalazł się Heikki Kovalainen, który wtedy jeździł dla tego samego teamu, że również nie układało się to wszystko dla niego najlepiej, ale wytrzymali nerwowo, wspomagali go jak tylko mogli. Oczywiście chodziło tutaj o udzielenie mu pewnego wsparcia logistycznego, również natury psychicznej. Myślę, zawodnik musi czuć po prostu, że ma za sobą zespół, że ten zespół jest razem z nim, że jeżeli nawet są jakieś chwilowe niepowodzenia, to wtedy może liczyć na swój zespół. No niepokojąco rośnie ta przewaga Heidfelda nad Robertem Kubicą. Szczęście, proszę Państwa, po stronie Nicka Heidfelda. Mamy teraz Heidfelda w boksie. Zobaczymy, czy te 26 sekund przewagi wystarczy, aby wyjechać na tor przed Robertem Kubicą. Mamy informację, że incydent z udziałem Raikkonena, Hamiltona i Rosberga zostanie rozpatrzony po wyścigu. No myślę, że tutaj już dla nas to niewiele oznacza. Mogą być jakieś tylko ewentualnie kary. No, Lewis Hamilton najprawdopodobniej, jeżeli otrzyma jakąś karę, ale dla wyników tego wyścigu ona raczej nie będzie miała wielkiego znaczenia. Nas najbardziej interesuje, w którym miejscu wyjedzie teraz Nick Heidfeld. Bardzo długie tankowanie Niemca. Mamy tam już po lewej stronie ekranu w pierwszym zakręcie Roberta Kubicę i Heidfeld chyba jednak przed Polakiem. Będzie także przed Sebastianem Vettelem. Nie za Vettelem, ale przed Robertem Kubicą. Ale jest na pewno bardzo ciężki w tym momencie. To szansa dla Roberta, aby zaatakować Heidfelda. No. Robert ma także dosyć dobrze już rozgrzane opony. Tam z tyłu czai się także Fernando Alonso. Nick tuż po tej zmianie opon no, skarży się w tym roku na to, że nie potrafi odpowiednio szybko dogrzać tego ogumienia. Oczywiście są w tym sezonie jeszcze używane tak zwane koce grzewcze, ale one i tak nie doprowadzają ogumienia do pożądanej temperatury pracy. Troszeczkę tam trzeba jeszcze je dogrzać na okrążeniu wyjazdowym. No i zobaczymy, czy Robert będzie tutaj próbował atakować swojego kolegę z zespołu. A więc dużo szczęścia rzeczywiście ma Nick Heidfeld. Miał to szczęście też w ubiegłym roku, nie popełnił żadnego błędu, wykorzystał
cały rozwój wydarzeń był, przypomnijmy, tutaj na drugim miejscu w ubiegłym roku podczas Grand Prix Kanady. No i teraz też uśmiechnęło się do niego szczęście. Ci kierowcy, którzy jechali za nim, opóźnili dość skutecznie Roberta Kubicę, dość skutecznie go przytrzymali i Heidfeldowi udało się wyjechać przed Robertem Kubicą. Oni obaj są naturalnie w tej sytuacji, w tym momencie w wyścigu, w najlepszej sytuacji. Robert jest teraz tuż za Nickiem Heidfeldem. Pierwszy zakręt po wewnętrznej. Robert Kubica atakuje opóźnione hamowanie i wyprzedza swojego kolegę z zespołu Fernando Alonso. Próbował tam także wykorzystać tę walkę kierowców BMW Sauber, ale pozostaje jednak za Nickiem Heidfeldem. A więc teoretycznie, bo oczywiście w wynikach, kiedy spojrzymy na wyniki, to wygląda to jeszcze inaczej. Jeszcze Barrichello, Nakajima, Coulthard, Trulli, Glock i Vettel. Ta szóstka jest przed Kubicą i przed Heidfeldem, ale żaden z nich nie był jeszcze w boksie na tankowaniu. A dodajmy, że strata Roberta Kubicy, który jedzie w tej chwili na siódmej pozycji do liderującego Rubensa Barrichello, wynosi około 15 sekund, a więc jasne jest, że kiedy Barrichello zjedzie na tankowanie, a tym bardziej pozostali kierowcy, to wtedy automatycznie Kubica będzie liderem. Informacja dla Fernando Alonso, że samochód Nicka Heidfelda tak długo stał na stanowisku serwisowym, bo został dotankowany taką ilością paliwa, która umożliwi Niemcowi dojechanie do mety. Jeżeli chodzi o opony, to regulaminowi także stało się zadość. Nick startował na twardszym ogumieniu, teraz założono mu te bardziej miękkie opony. No i to...